Kochani, ale potwory są tylko w bajkach. A jak kiedyś wyjdą z bajki? Nie wyjdą, one są zmyślone. A jak wyjdą? Dobrze, jeżeli tak się zdarzy, chociaż to niemożliwe, że jakimś cudem wyjdą z bajki, to ja je wtedy ciach, ciach, jednym ruchem pokonam. Umiałbyś? No pewnie, że tak. W ogóle jak jesteś przy mnie, to niczego nie musisz się bać. Kogo ja widzę? Adaś, mordo ty moja. Siema, chłopaki. Siema. Nieźle wyglądasz jak na rok bez siłki. No wiesz, pompki można robić wszędzie, nawet na pryczy. Podobno skrócili ci wyrok. No skrócili, ale dostałem kuratora i muszę się meldować. Dałbyś znać, że wychodzisz, to zorganizowalibyśmy jakąś bibkę. No wiesz, na razie muszę sobie zrobić przerwę z bibkami i nacieszyć się rodziną. A jak tam u was? A po staremu. Po staremu? Paweł zrobił dziecko jakieś pannie z dyskoteki. Mirek, przestań. Panna niczego sobie, tylko żenić się chce. Wpadłbyś do mnie, tylko pozbądź się ogona. Pogadalibyśmy jak dorośli, wypili kilka piwek. Daleko nie masz. No jasne, może wpadnę przy okazji. No kiedyś nie potrzebowałeś okazji, żeby się zabawić. No wiesz, ludzie się zmieniają. Zresztą chłopaki, ja muszę lecieć, bo Eliska czeka z obiadem w domu. No dobra, leć, tylko nie zapominaj o nas. Jasne, jasne. Siema. Póki co wolę trzymać się od nich z daleka. Zawsze piliśmy, łaziliśmy po osiedlu i prosiliśmy się o kłopoty. Właśnie po jednej z takich bibek wdałem się w bójkę, za którą mnie zamknęli. Ja naprawdę chcę żyć normalnie, zająć się rodziną, firmą, a oni? Jak chcą, to nie się bawią, ale beze mnie.